Przełom zimy i wiosny to gorący okres dla strażaków. Na nieużytkach rolnych i łąkach co róż wybuchają pożary. Choć wypalanie traw kojarzy się z niewinnym zwyczajem rolników, takie igranie z ogniem często kończy się nawet śmiercią. Niestety co roku ten problem jest taki sam praktycznie, pomimo naszych apeli, że dochodzi do wypalania traw, łąk, nieużytków. Te pożary są bardzo niebezpieczne. Co roku w całej Polsce dochodzi do kilku wypadków, do kilkunastu nawet wypadków śmiertelnych. Wiele osób też zostaje poszkodowanych w tych pożarach. Nawet u nas w Jaworznie kilka lat temu mieliśmy taki przypadek, gdzie została jedna osoba poszkodowana. Wśród wielu ludzi nadal panuje przekonanie, że spalanie suchej trawy użyźni w sposób naturalny gleby i pomnoży plony. Rzeczywistość jest jednak zgoła odmienna. W tych pożarach ginie wiele owadów, czy bezkręgowców, czy większych kręgowców. Też niszczą się miejsca żerowania większych zwierząt, jak saren, czy łosi, innych dużych zwierząt. Ponadto niszczy je ta cała mikroflora, która się wytwarza latami, tak jak na przykład po pożarach traw często dochodzi do pożarów też torfowisk, które wiadomo latami się tworzą, a palą się niestety bardzo szybko. Unoszący się nad łąkami dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom zapylanie kwiatów. Owady zresztą często po prostu giną w płomieniach. Jak można się domyślić, wcale nie sprzyja to urodzajnym żniwom. Podpalacze dla własnego kaprysu narażają nie tylko życie zamieszkujących łąki zwierząt, ale nawet mieszkających w okolicy sąsiadów. Jeśli są suche zimy i suche wiosny, nawet kilkaset razy wyjeżdżamy w roku kalendarzowym do pożarów traw. Czasami jest też tak, że te pożary traw czy łąk nieużytków przeobrażają się też w pożary lasów, bo gdzieś w pobliżach lasów, gdzie są odpalone łąki, właśnie też z wiatrem ten pożar potrafi się przenieść też na obszary leśne. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje. W zależności od okoliczności może to być nagana, grzywna, a nawet areszt.